Cześć, tak trzymacie, tutaj Pelkadamian. Dzisiaj nadszedł czas na drugi ślepy draft, jednak zasady wyglądają odrobinę inaczej. Nie mam żadnej czapki, po prostu przed wyborem będę mówił numer karty, jaką mam zamiar wybrać. Dlaczego tak robię? Ponieważ będę widział na bieżąco swoje pomyłki, co wydaje mi się, że będzie jeszcze ciekawsze. Ostatni film przyjął się naprawdę dobrze, więc dzisiaj czas na ślepy draft w wersję drugą. Musicie mi zaufać, że tu nie jest nic edytowane, mam nadzieję, że mi wierzycie. Kurde, jak trafię Pele, Lachu trafił z tego co widziałem. Dobra, już na samym starcie mówię, wybieram formację drugą. 15 moment wpisowek za pod. O, 4-2-3-1, dobra formacja. Tak, wybieram i kapitan numer 4. Kogo będziemy mieli? No, lepszy Jordi Alba niż Busquets, okej? Okay? Napastnik numer 2. Dobra, właściwie prawie że najlepszy możliwy wybór. Środkowy pomocnik ofensywny, niech będzie 5. Kogo my tutaj mamy? Troszeczkę trwało Oscar Barkley i Holtby. No wolałbym Perisicia, ale może być i Niemiec. Na lewą pomoc weźmy pierwszą kartę. Proszę Neymara, proszę Ntep. Może być Ntep. Dobra, karta, patrząc na inne. Prawa pomoc? Wezmę trzeciego. Tak po środku, ponieważ jeszcze tego nie robiłem. Marlos! Dobry wybór, choć wolałbym Mareza. Czwarta karta. Szczerze, słabo jest, patrząc na wszystkie oriery. Dobrze jest, dobrze, jakie tam słabo. Słabo. Środkowa obrona? Czwarty. Abiozar Murillo. Murillo, przepraszam. Murillo, świetnie. I wiecie co? Też czwarty. Tak do pary, może ktoś z Interu Kościelny. No, może być. Środkowa pomoc defensywna. Nie poga... No właściwie, kurczę, nie ma tutaj zgrania praktycznie. Pierwsza karta. I kogo mamy? Inler. Trzecia karta. Kto tu jest? De Jong? Guy. Dobra, myślałem, że Ture, ale może być i Guys. Inaczej czas na goalkeepera. Niech będzie ostatnia karta. Nie oszukujmy się, jest słabo. Guaita na bramkę. Serio, był tylko Messi z takich niesamowitych kart, więc teraz trzymajcie kciuki, że będzie dobra ławka rezerwowych, bo na chwilę... Pierwsza karta! Ten draft jest słaby. Kameni. Już nim grałem, nie było dobrze. Trzecia karta. Kogo my tutaj mamy? Fabio, same srebrne, Gallardo. Druga karta. Sisinho. Mam pecha, nie? Po tym Inieście to chyba po prostu muszę trafić takie karty. San Andreas, Iniesta, wiem. Piąta karta. Proszę, jakiś Neymar, Ibra, Neys. Trzecia karta. Kto będzie? Cazorla, Götze, no wreszcie coś dobrego. Nie obrażę się, jeśli wpadnie Vardy, dlatego to jest karta numer 1. Jamie Vardy czy... Nie. Miał być Vardy, ale na pierwszym miejscu, nie na piątym, no. Chciałem go przetestować, cholernego Kandrewę muszę wybrać. Zachciało mi się na ślepo. Teraz wybiorę piątą kartę. I kto będzie na piątym? Martial! Druga karta! Vardy mi przeleciał, Neymar, tak! Wreszcie! Wiem, że mnie zabijecie za tego Vardy'ego, ale to jest właśnie kwintesencja ślepego draftu. Teraz jest jeszcze gorzej, ponieważ ja widzę na żywo to, co robię. Trzecia karta, Messi! Proszę... Dobra, Jordzie... Piąta karta, piąta karta. Ronaldo! Ja wiecie. Wcześniej bym wybrał piątą, teraz bym wybrał pierwszą skład marzeń, ale może być i Hulk w formie. Druga karta! No, jak na. Same koksy lecą na pierwszym i wiecie co? Numer 3. Po środeczku, proszę, proszę, proszę. Ślepy draft nie jest na moje nerwy. Trzeci menedżer. Kogo mamy? Dobra, Barclays. Podsumowanie draftu. Najlepsi, Neymar, Götze oraz Salmo, ale Vardy, Messi, Ronaldo, przecież gdyby... Ronaldo, Messi, Vardy, mam chociaż Martiala. Ryzykuję stwierdzenie, że mój przeciwnik ślepego draftu nie robił. Może nie będzie tak źle, może tak naprawdę tym składem będzie grało mi się najlepiej Mario Götze. Aurier, zagranie przed pole karne, Götze, pierwsze uderzenie ty... Nie tak źle, ludzie, nie tak źle. A co tam, uśmieszmy przeciwnika. No nie, Neymar nie ma zgrania, ale jakoś tam biegnie. Neymar świetnie sobie przełożył piłkę pomiędzy nogami, jednak Di Maria zabiera piłkę Brazylijczykowi, no jakbyśmy ponownie oglądali La Ligę. Jak teraz Mario Götze, o ile tempa mu troszkę w tej grze zabrali, tak jednak nadal posiada niesamowity dribbling. No nie pokazał tego w tym momencie, ale wszystko pod kontrolą. Niby ma dobre strzelanie, nie? Zobaczymy jak to wyjdzie bez grai. Poczekajmy, Götze. Mocne zagranie, Brazylijczyk przy piłce. No to miało być do Hulka, ale walczymy, panowie. Pole karne, przeciwnik zdobędzie pierwszego gola. Tak jest, Neymar wturlał piłkę do bramki tym lekkim, jednak bardzo celnym uderzeniem. W 20 minucie przegrywamy. No to nie jest mój dzień. Właściwie draft nie należy do mnie. Nigdy nie wyszedłem więcej...
Martial i to jest prawie strzał Götzego. Ho, ho, już chciałem właściwie prosić o rzut wolny, jednak bramka też mnie zadowala. Dziękuję bardzo, szybka odpowiedź. Myślałem, że właściwie przeciwnik będzie dłużej prowadził, no ale jak widzicie, dwie minutki i mamy natychmiastową odpowiedź. Piękny strzał z dystansu, Keylor Navas bez szans. No już myślę, że zostanę wyrzucony z gry. Udało się utrzymać przy piłce Neymar. Guys, mocny strzał, gol, 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 gol. Niemiec trafia do siatki, prowadzimy 2-1. Kolejne udane uderzenie z dystansu. To było specyficzne i właściwie nie wiem, jak Navas został pokonany, jednak cieszę się, ponieważ prowadzimy 2-1 po przepięknej akcji. No jednak teraz Neymar to zaszalał. Techniczny strzał Guysa, 2-1. Trzymajcie kciuki, że nie zostanę wyrzucony. Bo ja naprawdę jestem na dobrej drodze do czekajcie, mój przeciwnik został wyrzucony, a to oznacza, że awansuję do kolejnej rundy. I tak bym wygrał, to było proste. Czekajcie, chcecie mi powiedzieć, że to nie jest zaliczone jako... Super. Nie no, fantastycznie, wcale nie uważam, że mój czas został w tym momencie zmarnowany. Nie no, jest okej. Ja stwierdziłem, że troszkę zmodyfikuję zespół, zadbałem o Neymara, by miał pełne zgranie, no chociaż on i Alba. Thiago w pierwszej drużynie, Hulk na ataku, no kto wie, może coś się uda. Właściwie nie ma takich wysokich obrońców, dobra, ma Sokratisa, ale Umtiti oraz Bomer, Bodmer, coś w tym stylu, to umie strzelać, umie podawać, właściwie mógłby grać na napadzie. No, powiem wam, że może to być ciekawe spotkanie. Przed chwilą sobie poradziłem z lepszym zespołem. Poradziłbym sobie, okej? A teraz spokojnie, zamknięty... Dobra, nie gram na ślepo. Robin już w czwartej minucie otrzymuje żółtą kartkę. Bardzo dobra decyzja sędziego i mamy okazję do zdobycia gola. Znaczy nie potrafi wykonywać rzutów wolnych, więc nie trafi pewnie nawet... O, trafiłem w bramkarza! Hej, dobre i to. Lacazette, zapewne skończy się to dośrodkowaniem do Cavaniego. Tak, tak, wyszło, gol! Miał mnóstwo szczęścia, no bo co, mój obrońca ładnie wybronił, no ale nie wiem, co zrobił Kościelny, czy właściwie robił cokolwiek. Dobra, straciłem gola, ale ja się podniosę, przed chwilą było dokładnie tak samo. Tylko szkoda, ponieważ już wydawało mi się, że mam wszystko pod kontrolą. Nie, wina Oriera, zostawił się dupą jednak, no akurat, no nie zadziałało to na Cavani. No może jakby był kobietą, może, nie jestem pewien. Dośrodkowanie Cavani, 2-0. Teraz potencjał Urugwajczyka został wykorzystany, a ja jestem w naprawdę złym miejscu. Hulk w polu karnym pewnie strzeli. No i to jest proste. Nie wiem. Niby przegrywam 2-1, jednak kończy się na tym, że wykonuję jedną przemyślaną akcję i od razu trafiam bramkę. Zachowuję spokój w tym polu karnym i wykorzystuję potencjał Hulka. No i coś się dzieje. Nie pięknej urody gol, ale gol. Teraz trzeba to powtórzyć 7 razy. Świetnie, Neymar. Podanie do lepiej ustawionego Guysa, no ale Valbuena, ten mały kurdupel tak spokojnie powstrzymał Niemca, nie aprobuje tego. Spróbujmy jeszcze raz coś wykombinować, Thiago. Lepiej ustawiony Neymar, no wyłaź, wyłaź, proszę, na lepszą pozycję, dobrze. Tym razem Francuz próbował zatrzymać Brazylijczyka. Nieudany skill run, no i prosto Robin odbiera piłkę, zachciało mu się grać na lewej obronie. Prostopadłe zagranie, Murillo ma problemy, Lacazette przedziera się, czysty odbiór na panie sędzio. Kuźwa, panie sędzio. O, Hulk! Puch! Nawet nie wiedziałem, jak to skomentować, bo wiedziałem, że to schrzanie. Chyba nie powinienem tak puszczać, a właściwie mogę. Nuda! Nuda! Flaki z olejem, nie ma się czym jarać. 2-1 po pierwszej połowie, jednak nie wiem, czy w ogóle było co pokazywać z tego meczu. No może te 3 gole, a tak to... Neymar, piękne podanie do Hulka, jednak mógł się lepiej zachować. Francuz spokojnie odebrał mu piłkę i świetnie podał do Cavaniego. Lacazette otrzymuje piłkę od Wayna. Lacazette w polu karnym, zejście do środka, nie kończy się to golem. Świetna interwencja obrońcy i czy Neymar powalczy? Neymar powalczył, ale nic z tego nie wyszło. Götze, leciutkie zagranie do Guysa. Niemiec musi się rozejrzeć, choć właściwie już może szukać Hulka. Czy Hulk znajdzie drogę do bramki? Mamy... Piękna piłka, Marlos to zmarnował. Ja wiem, że oni nie mają zgrania, jednak gdy przeciwnik grający, no oczywiście przeciwko mnie, a przeciwko komu? Man, no właśnie nie ma zgrania, no to grają jak z nut. I Hulk zaskakuje golkipera z dystansu, 2-2. Co jak co, jednak dzisiaj ożyłem, jeśli chodzi o longshoty. Cudowny gol Brazylijczyka. I warto było go umieścić na pozycji napastnika, tak teraz narzekałem na te zgrania, ale teraz nie narzekam, ponieważ taka bramka to aż przyjemność.
Zobaczmy, zagranie głową Thiago. Bramkarz nie był dobrze ustawiony. No wyszedł, a Hulk to wykorzystał. Cudowny, opadający liść z sosny. Mamy dwa do... Ja wiem, że sosna to i jak. Ja wiem, ludzie, ja wiem. Chyba niezbyt udane wybicie. I teraz świetna piłka do Hulka. Hulk kontra Sokratis Papastadopoulos. Hulk przegrywa starcie z Grekiem. Rooney. Wow. Hulk i koniec! 3-2, cudowny hat-trick niesamowitego Hulka! Ha, nie wiem dlaczego on wychodzi tym bramkarzem, przecież on widzi co jestem w stanie zrobić tym piłkarzem. Sako kompletnie się przeliczył i w stylu Roberto Carlosa zewnętrzną częścią stopy, no bo to również Quaresmy, mamy prowadzenie, mamy hat-tricka! Zwycięstwo w przepięknym stylu, efektowne bramki Hulka. Chyba tego wam brakowało, nie? Przepiękne uderzenia z dystansu. Ach, kiedyś to był dla mnie chleb powszedni, a teraz to tak... No zamknęli tą piekarnię. O! Ej! Brzydki nick masz, kolego, no wiesz co? A moje Dix United to EA cenzuruje, a takiego nicku to nie. No dobry, no Huleman na bramce. No czego jeszcze żadnej legendy nie trafiłem, no kurde. Ale wiecie co, ja myślę, że to jest taka podbudowa. Nie mam do wyboru legendy w drafcie, jednak w padce coś wpadnie. Moutinho, pięknie. Dobry ten bramkarz jest, wam powiem, polecam. Wow. Cristiano Ronaldo ostatnio to jaki tam kryzys. Karny ma we krwi, przepiękne wykończenie. Oj, dobra, tylko to ja się nie spodziewałem, tylko czy Hulk, no kurczę, przecież oczywiste, że napastnik jest szybszy, jednak Danilo ma niespożyte siły w nogach, no i jakoś sobie radzi. Ronaldo, piękny gol, 2-0, czapka z głowy. Mam czapkę, która służy jako pop filter czasami do mojego mikrofonu, więc czapka na głowie, czapka z głowy, piękny gol. W biurko się, tak, jestem 100% mężczyzna. Ale pamiętajcie, że ja tak daję przeciwnikowi strzelić te gole, by wykonać efektowny comeback, by zdobyć wasze pozytywne oceny, serca i w ogóle, wiecie. Kandreva, pokonany ma na... To mnie boli. To mnie naprawdę boli, jak ja widzę takie strzały z takiej odległości w wykonaniu takich piłkarzy. Czy Hulk pokaże swoją klasę? Zatrzymał się jeszcze zagranie ręką piłkarza drużyny przeciwnej. Ale oczywiście nie. Nigdy przecież w futbolu rzut karny nie jest przyznawany za dotknięcie piłką ręką. No właściwie to dlaczego w ogóle piłkarze używają nóg do gry? Po co? Przecież można grać ręką według jej. 2-0 po niesłusznym karnym oraz przepięknym golu Ronaldo. Teraz czas się obudzić, czas na ten wielki comeback. Ostatnio też było źle, wygrałem 3-2. Dzisiaj, właściwie dzisiaj, 3 sekundy później jest okazja do powtórzenia tego wyczynu. To jest już lekceważenie mnie. Thiago z dystansu. Jej! Wow, chyba aż wyjdę. Co za gol! Co za gol! A wiecie co? Nawet super bramka. Dajmy wybuchy. Fajerwerki. Z tego co pamiętam, w poprzednim spotkaniu też jakoś pod koniec odrobiłem straty, więc mam jeszcze 20 minut. Kupa czasu. Neymar podał w idealnym momencie do Kandrewy. Godin gości! Dlaczego ja go wpuściłem? No co mnie do tego skłoniło? Dobra główka! Thiago! Okazja do zdobycia drugiego gola, ale no nie, no... João Moutinho. Wow, przeszedł! Wow, chwaliłem bramkarza, teraz on się obrócił dupą do przeciwnika. Nie chcę nic mówić, ale chyba przegrałem. Ej, skąd? Kiedy się tu Lewandowski pojawił? Robert Lewandowski 4-1. Ale go nie było na boisku. Thiago? No może drugi gol? No przecież nie! Nie! Oni naprawdę nie potrafią uderzyć piłki. Wiecie, to może się cieszę. Nawet się cieszę. Tak, cieszę się, ponieważ już nie ma żadnego draftu. Dostaję paczki, trafiam legendy, kończę film. Uuu, nawet złota paczka premium jest. No to zacznijmy od zwykłej. Świecąca się karta. Nieźle. Teraz srebrna. Jakiś inform zawsze może wpaść. Bierze w sumie. Inform. No i wisienka na torcie, złota paczka premium. Za 7500, no ale wy myślicie, że ja nikogo to... Jest mi tak smutno, że aż otworzę paczkę za 7500. Właściwie nie wiem kogo oczekiwałem, jednak może... Tak! Pierwszy inform w FIFA 16! Dziękuję! On uciekł mi.
Znaczy drugi inform w FIFA 16, przepraszam. Znaczy nic mi się nie zwróciło, ale zawsze inform. A skoro już mam tak dobrą pasę, to teraz myślę, że i nawet Aubameyang trafię. Dwie paczki z rzędu i... Miłego dnia! Cześć!